Sytuacja dzisiaj na rynku słodyczy, można powiedzieć, jest takie ulubione słowo chyba wszystkich, dynamiczna. Z jednej strony mamy spowolnienie rynku, zarówno od strony produkcji, jest spadek produkcji przemysłowej, wynikający w dużym stopniu z tego, że jest spadek konsumpcji. No i to jest proces, który już trwa od ładnych parunastu miesięcy, wynikający z coraz wyższej inflacji w Polsce i spadającej siły nabywczej. Słodycze są troszkę nietypową kategorią z tego względu, że w takiej dobie kryzysu dużo ludzi szuka sobie czegoś słodkiego, żeby sobie troszkę polepszyć humor. Więc akurat na początku tego roku, czyli w pierwszym kwartale, słodycze jeszcze miały całkiem pozytywną dynamikę, ale można powiedzieć, że to jest wyjątek w całej kategorii, wśród wszystkich kategorii FMCG. Natomiast jeśli popatrzymy sobie już na drugi kwartał, czyli kwiecień, maj, czerwiec, tu jesteśmy dotknięci bardzo wysoką bazą z zeszłego roku, związaną z wojną w Ukrainie, czyli z tym, że Polacy bardzo dużo od końcówki lutego, czyli tak naprawdę od marca, zaczęli kupować produktów dla siebie, zabezpieczając się, ale też dla Ukraińców, czy to tych, którzy przyjeżdżali do Polski, uchodźców, czy wysyłając różnego rodzaju produkty na Ukrainę, żeby wspierać Ukraińców. No i między innymi słodycze były taką kategorią, która była mocno kupowana i wysyłana właśnie dla Ukraińców. W związku z tym marzec, kwiecień, maj to są miesiące takiej bardzo wysokiej bazy, dlatego już widzimy po kwietniu, widzimy też pierwsze sygnały na podstawie danych sprzedażowych od klientów, że ta dynamika mocno spada również w słodyczach. Jak to będzie w przyszłości, trudno w tej chwili powiedzieć, dlatego że ta inflacja cały czas prawdopodobnie z nami przez dłuższy czas zostanie. Jeśli chodzi o marki własne, nie ma tutaj jakichś większych zmian. To wynika przede wszystkim z tego, że inflacja również producencka dotyczy wszystkich. Także koszty produkcji marek własnych tak samo mocno rosną jak producentów, jak produktów marek brandowych. Więc tutaj jakichś takich mocnych zmian z marek na marki własne jeszcze nie obserwujemy. Bardziej widzimy taką falę przesuwania się konsumentów w tańsze produkty. Czyli zamiast produktów za 20 zł, kupują produkty za 10 zł. Z produktów za 5 zł, kupują produkty za 3 zł. Czyli raczej to idzie w tą stronę, ale ponieważ tak jak mówię, marki własne, ceny również idą do góry, więc to jest bardziej zmiana między kategoriami poszczególnych produktów, a nie między producentami.